Jan III Sobieski znany jest z tego, że był władcą niezwykle maryjnym. I to nie tylko z powodu swojej Marysieńki, dla której miał ogromny kult taki bardzo ziemski i doczesny, ale również dlatego, że wiemy, że cała jego rodzina miała gorący kult Matki Bożej. A jednak jest taki wątek w jego życiorysie, który jest, powiedzmy, nie do końca jasny. Otóż jeden z żołnierzy, jeden ze szlachciców oskarżył go o to, że kiedy Szwedzi zdobywali Jasną Górę, to ówczesny Jan Sobieski, bo przecież jeszcze nie król, był pod tą Jasną Górą po stronie, uwaga, szwedzkiej, a nie po stronie paulińskiej. Czy to prawda? Zacznijmy od pewnych faktów. Na pewno Jan Sobieski opowiedział się po stronie Szwedów. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Przeszedł na stronę szwedzką. Na pewno złożył hołd ówczesnemu władcy Szwecji, który Polskę najechał. Natomiast nie mamy pewności, gdzie i w jakich okolicznościach walczył. Prawdopodobnie był ze Szwedami w Warszawie, prawdopodobnie był na Mazurach. Czy był pod Jasną Górą? Poza tym jednym świadectwem towarzysza Łosia, jak się nazywał, innych dowodów na taką obecność Jana Sobieskiego pod Jasną Górą nie mamy. Ale pamiętajmy, nie jest to wykluczone także dlatego, że bardzo wielu polskich szlachciców pod Jasną Górą było, także wierzących katolików, o czym wiemy także ze wspomnień ojca Kordeckiego, który mówi o tym, że to właśnie Polacy często powodowali, że Szwedzi z takich najgorszych pomysłów się wycofywali. Wiemy też, że nawet jeśli wówczas Jana Sobieskiego pod Jasną Górą nie było, to później był na niej wielokrotnie, kiedy szedł pod Wiedeń, to zaczął od wizyty na Jasnej Górze, tam się modlił. Kiedy wracał spod Wiednia, to właśnie na Jasnej Górze złożył dziękczynne wota. Natomiast to pytanie, ta wątpliwość uświadamia nam, że historia zarówno Polski, jak i Jasnej Góry, wcale nie zawsze jest zupełnie jednoznaczna. Że bywa tak, że późniejsi wielcy bohaterowie w młodości mieli chwilę słabości. Jan Sobieski na pewno miał chwilę słabości polegającą na tym, że służył Szwedom. Ale czy był pod Jasną Górą, to tego pewnie dowiemy się dopiero w niebie, jak będziemy się go mogli o to zapytać.